Cześć, witajcie w poradniku dla bardzo, bardzo początkujących graczy w online. Ci, którzy śledzą moje poradniki od jakiegoś czasu, pewnie się zdziwią, że wracamy aż do takich absolutnie, absolutnych podstaw, ale w związku z pytaniami, które zaczęły się pojawiać w filmikami wcześniejszymi, przynajmniej w serii poradników do IWA, nakłoniły mnie do nakręcenia takiego jednego zbiorczego, nazwijmy to, wstępu do wszystkich kolejnych poradników, aby osoba, która dopiero zaczyna grać w EVE Online, przynajmniej wiedziała, gdzie góra, a gdzie dół i o co chodzi. Również zastanawiałem się chwilę, w którym momencie umieścić na playliście, jaki numer tego obecnego poradnika zastosować, więc zdecydowałem się jednak na numer bardzo wcześniejszy i będzie to 0, coś. To jest ta, czyli tak naprawdę zgodnie z numeracją, to ten odcinek poradnika powinien być obejrzany jako no, co najmniej drugi zaraz po odcinku zapowiadającym serię poradników z IWA, żeby było wiadomo, o co chodzi. Ponieważ musimy tutaj niestety poruszyć właśnie kilka takich tragicznie podstawowych kwestii. Tym, co się będzie działo na ekranie, w ogóle się nie musicie przejmować. Zanim zaczniemy, co to jest EVE Online? No, najprościej można by powiedzieć, że EVE Online jest to gra MMO online poświęcona statkom kosmicznym. I koniec, bez wdawania się w szczegóły. No, może i nie brzmi to jakoś strasznie spektakularnie, jednak jedni powiedzą, że to gra, inni nazwą to bardziej symulatorem interakcji międzyludzkich. Dlaczego tak? Ponieważ w EVE Online jest bardzo niewiele ograniczeń, które są nam narzucane przez twórców, w przeciwieństwie do innych MMO, takich jak na przykład nie można kraść, nie można psuć komuś zabawy, nie można być niemiłym dla kogoś, nie można oszukiwać ludzi. W EVE Online tego nie ma. Owszem, jest pewna lista rzeczy, za które ze strony twórców może spotkać nas kara, zbanowanie, zawieszenie konta, jakieś inne nieprzyjemności. Jednak jest dosłownie takich ciężkich uczynków, których możemy się dopuścić, jest dosłownie na palcach jednej ręki policzyć. Cała reszta? Rób ta, co chce ta. I prawdopodobnie właśnie dlatego dla niektórych jest to tak atrakcyjna pozycja. Gracze będą zawiązywali sojusze, aby współpracować w dążeniu do wspólnego celu, będą miały miejsce zdrady, akty sabotażu, szpiegostwa, wielkie bitwy, spektakularne zwycięstwa oraz druzgoczące porażki. Jednak uważajcie, ponieważ EVE Online i jej specyfika, oprócz tego oczywiście, że jest to gra MMO, jest to jeszcze tak zwany sandbox, czyli wszyscy gracze w IWA siedzą w jednym miejscu, siedzą na jednym serwerze. Nie ma takiej możliwości, że jeżeli wykręcicie komuś jakiś numer, podpadniecie jednej osobie, grupie osób, korporacji, sojuszowi, no to po prostu zrobicie haha i zmienicie serwer i nie musicie się tym przejmować, bo na innym was już nikt nie zna. Nie, tutaj nie ma innego serwera. Dalej będziecie musieli siedzieć na tym samym i trafiwszy na taką czarną listę, konsekwencje mogą być bardzo długofalowe. Możecie zmienić statek, możecie zmienić wygląd, możecie zmienić korporację, ale prędzej czy później istnieje szansa, że odezwie się do was jakiś oficer bądź CEO z zapytaniem: ej, doszły nas słuchy, że ty jesteś taki i taki i zrobiłeś taki i taki numer, czy to prawda? No i w konsekwencji smród za wami może się ciągnąć dość bardzo długo i o ile po otrzymaniu takich kompromitujących informacji i materiałów nie wywalał was z korporacji natychmiast, no to już możecie liczyć na to, że jako osoba podwyższonego ryzyka nie będziecie godni zaufania i na przykład nie otrzymacie dostępu do jakichś wyższych stanowisk, jak bycie oficerem, czy nawet dostęp do corporate hangarów, w którym trzymane są statki. Reputacja w EVE Online jest bardzo ważna. Wasza przeszłość i nieposzlakowana opinia może zaważyć na tym, co będziecie i gdzie będziecie w stanie robić w przyszłości w grze. Niejednokrotnie możecie nie zostać przyjęci, możecie polec w procesie weryfikacyjnym jako kandydat chcący zostać przyjęty do określonej korporacji tylko dlatego, że 2-3 lata temu byliście członkiem innej korporacji znajdującej się w konkurencyjnym sojuszu.
Mariuszu, i wtedy już od razu to was wstawia w pierwszym szeregu osób podwyższonego ryzyka jako potencjalny szpieg z krainy deszczowców. W EVE Online po prostu nie wiesz, komu możesz zaufać, więc będziecie musieli się wykazać sporą dozą wyrozumiałości pod względem powszechnej paranoi oraz również zdroworozsądkowym myśleniem ze swojej strony, aby nie paść łupem oszustów lub ofiarą jakiegoś większego lub mniejszego przekrętu. Jednym słowem, samo życie. I ogólnie EVE Online jest grą dla psychopatów. Pierwsza podstawowa kwestia. Jeżeli zechcecie rozpocząć swoją przygodę z EVE Online, no to na początek polecam wam nie inwestować za dużo w tą grę. Najpierw wypróbujcie sobie granie za darmo. Czy wam się ta gra podoba, czy nie jest dla was zbyt skomplikowana, czy w ogóle zrozumiecie, co się dzieje, bo gra jest ogólnie po angielsku, niemiecku, francusku, rosyjsku i chińsku, więc polskiej wersji językowej raczej nie uświadczycie. Jeżeli macie problem z jednym z tych dostępnych języków, wtedy gra może być dla niektórych ciężka, bo nie wszystkie rzeczy będą zrozumiałe. Inna sprawa, że jest bardzo dużo osób, które, no, nawet grających w Polsce, które będą skłonne wytłumaczyć wam arkana i co tak naprawdę niektóre określenia oznaczają. Założenie takiego konta może nastąpić albo bezpośrednio na stronie CCP, gdzie rejestrujecie swoje konto, ewentualnie z reflinku, który ja zawsze wrzucam pod jednym ze swoich poradników, tylko po to, abyście wy otrzymali niewielki bonus w punktach umiejętności tak zwanych. A jeżeli zdecydujecie się zapłacić prawdziwe pieniądze, żeby na przykład zupgrade'ować sobie to konto do tak zwanego stanu Omega, czyli już takiego bez ograniczeń, pozwalającego wam na nieograniczoną grę, latanie wszystkimi statkami, używanie wszystkich umiejętności modułów, wtedy również ja ze swojej strony otrzymam niewielki bonus w postaci albo czasu gry, albo tak zwanego pleksa, który można albo sprzedać w grze na markecie za pieniądze z gry, albo również przy jego pomocy przedłużyć sobie okres ważności swojego konta. Jeżeli zdecydujecie się na założenie konta w i wypróbowaniu tej gry, wasze konto prawdopodobnie będzie posiadało tak zwany status alfa. Będzie się to wiązało po pierwsze z tym, że będziecie mogli używać tylko statków frakcji, do której będziecie należeć, oraz nie będziecie mogli używać niektórych modułów, niektórych lepszych statków waszej frakcji, oraz nie będziecie mogli nauczyć się niektórych umiejętności. Jednak to póki co jest i tak kwestia wtórna. Na tak wczesnym etapie nie zauważycie żadnej różnicy. A później, po doładowaniu do tak zwanego stanu Omega, wtedy to już mniej więcej będziecie wiedzieli, co się dzieje i będziecie mogli odpowiednio się do tego dostosować. Natomiast mając już postać i będąc w grze i próbując latać, prawdopodobnie zaraz na dzień dobry nadziejecie się na tak zwany tutorial. I od razu mogę powiedzieć, że tak, tutorial jest spoko, może nie jest jakiś super dobry, bo jest troszkę przesadzony, mógł być lepszy, ale i tak jest nieźle w porównaniu z tym, co było. Jednak po jego ukończeniu prawdopodobnie poczujecie się porzuceni, jak to niektórzy zauważają. Ja się jestem w stanie z tym zgodzić, ponieważ po zakończeniu tutorialu tak naprawdę gra mówi, a to teraz rób co chcesz. No i człowiek postawiony przed takim wyborem, rób co chcesz, zasadniczo nie ma zielonego pojęcia, co możesz ze sobą zrobić. Niestety tutaj ja w 100% nie jestem w stanie tak naprawdę wam pomóc, gdyż możliwości, co możecie ze sobą zrobić po ukończeniu tutorialu, jest naprawdę dużo. Najlepszym przykładem na to jest obrazek, który możecie znaleźć tutaj w opisie pod tym filmem, pokazujący wszystkie możliwe aktywności. Mniej więcej on został wykonany chyba w połowie 2016 roku. I właśnie obrazuje wszystkie czynności, które można tak naprawdę robić. Nie wszystkie z nich oczywiście polecam, jednak tak, to są wszystkie możliwości, jakie tak naprawdę macie. Możecie się na coś zdecydować. No ale to mniej więcej tyle, jeśli chodzi o zachwalanie tego produktu, bo tak naprawdę to ten obrazek wam nic nie powie, bo wy w dalszym ciągu nie wiecie, o co się dzieje, o co chodzi i co ze sobą zrobić. Jednak mimo wszystko jest to absolutnie zrozumiałe i nie mogę mieć do was o to pretensji. Po ukończeniu tutorialu prawdopodobnie zostaliście skierowani do tak zwanego Career Agent. Będą to agenci proponujący wam różne ścieżki kariery, jeśli można to tak nazwać, jednak są to wszystko kariery.
wszystkie rzeczy związane bardziej z PvE, takie jak głównie robienie misji. O różnym przekroju. Mogą to być misje bojowe, takie jak na przykład ta, w której w tej chwili uczestniczę. Mogą to być misje handlowe, polegające na konieczności przewiezienia towaru z punktu A do punktu B. Mogą to być misje tak zwane eksploracyjne, gdzie naszym zadaniem jest znaleźć jakąś bliżej nieokreśloną anomalię w przestrzeni kosmicznej i sprawdzić, co tam tak naprawdę się znajduje i o co z tą anomalią chodzi. Jednak tutaj ja wiem, że zaraz hura optymistycznie może to wyglądać, jednak pamiętajcie o tym, że w online nie wszystko jest tym, czym się wydaje i niejednokrotnie brzmi to o wiele lepiej niż jest faktycznie. Ale w końcu do tego mają służyć wszystkie poradniki dla bardzo, bardzo początkujących graczy i w online, aby takie niuanse właśnie klaryfikować. Kolejną rzeczą, na którą możecie nadzieć się zaraz po zakończeniu tutorialu, jest po pierwsze billboard rekrutacyjny namawiający graczy do wstąpienia w szeregi tak zwanej korporacji. Ogólnie o korporacjach też będzie później osobny odcinek poradnika dla bardzo, bardzo początkujących. I tutaj już nie mamy do czynienia z tak zwanym PvE. Tutaj wchodzimy troszkę bardziej w obszar tak zwanego PvP, czyli interakcji z innymi graczami, niejednokrotnie walki z innymi graczami. Oczywiście zaznaczam, że przynależność do korporacji oznaczać musi z automatu to, że ktoś będzie chciał do nas strzelać. Absolutnie nie. Korporacje są różne, zajmują się różnymi rzeczami, od produkcji, po kopanie, po robienie misji, po faktycznie strzelanie do graczy. Jeśli chodzi o to, jak duża będzie korporacja, do której dołączymy oraz czy korporacja ta przynależy do tak zwanego sojuszu, również gdzie ten sojusz się znajduje, tutaj będziemy mieli do czynienia z tak zwaną mechaniką security. Jeżeli otworzycie mapę New Eden, bądź spojrzycie w lewy górny róg na waszym overview, wtedy oprócz nazwy waszego systemu będziecie mieli taką niewielką cyferkę. O tych wszystkich elementach interfejsu również będzie jeden z następnych odcinków poradnika dla bardzo, bardzo początkujących. Jednak numerek ten, który tam zobaczycie, będzie wam mówił o tak zwanym security status, czyli poziomie bezpieczeństwa, jaki obowiązuje w danym systemie słonecznym. Cała gra podzielona jest na cztery główne obszary takiego właśnie poziomu bezpieczeństwa, tak zwany HISEC, przedział bezpieczeństwa od 1.0 do 0.5, gdzie każdy atak, nieuprawniony atak na innego gracza wiąże się z określonymi konsekwencjami i podlega karze. Czyli w skrócie przylatuje międzygwiezdna policja i wasz statek zostaje zniszczony. Kolejno mamy tak zwany LowSec, czyli obszar obniżonego security status, oznaczony cyframi od 0.4 do 0.1. To jest bardziej taki trochę, można to określić jak takie trochę bardziej przedmieścia. Zresztą na mapie to też będzie bardziej na zewnątrz. To nie są centralne układy wewnątrz galaktyki. Tutaj siedzą lokalne gangi, tutaj siedzą piraci, tutaj siedzą najemnicy. To są takie troszkę przedmieścia, takie troszkę bardziej niebezpieczne dzielnice, w które lepiej się nie zapuszczać, jeśli nie wiemy, co robimy, bo można tam bardzo łatwo dostać po łbie. Jednak nie musicie się bać, że jeżeli tam kogoś zaatakujecie, to zaraz się pojawi policja i was rozwalą. LowSec to już są systemy oznaczone 0.0 do minus 0.9. To już jest absolutnie dziki zachód. Tam nie ma policji. Tam właściwie nie ma stacji kosmicznych neutralnych. Mówię właściwie, ponieważ nie jest to do końca prawda. O tym też będzie w późniejszych odcinkach poradnika dla bardzo, bardzo początkujących. I cała ta przestrzeń jest oddana pod jurysdykcję graczy. Oni tam siedzą, oni tam rządzą. Jeżeli tam wlecicie i nie będziecie posiadali tam sojuszników, możecie liczyć się z tym, że komuś się to nie spodoba i będą na was polować. Czwartą przestrzenią, jaką możecie spotkać w New Eden, jest tak zwany wormhole space, czyli przestrzeń wewnątrz tuneli czasoprzestrzennych. Jest to przestrzeń kosmiczna zupełnie odcięta od całej reszty galaktyki. Nie znajduje się ona na żadnej mapie. Również panują tam zupełnie inne zasady niż w wcześniejszych trzech poziomach bezpieczeństwa. Wszystkie tunele czasoprzestrzenne oznaczane są cyframi minus 1.
Natomiast w porównaniu z Dulsekiem, czyli tak zwaną przestrzenią 00, tam to już jest totalny hardcore, dziki zachód. Tam tej przestrzeni przynajmniej oficjalnie nie można kontrolować, ale siedzą tam ludzie i jeżeli się tam znajdziecie, prawdopodobnie spotkacie się z jeszcze bardziej agresywną reakcją niż w przypadku zawędrowania do Nulseka. EVE Online jest bardzo specyficznym tytułem, jeśli chodzi o interakcje między graczami, ponieważ nawet przebywanie w przestrzeni bezpiecznej, tak zwanego highseku, nie gwarantuje wam, że nie staniecie się celem ataku. Żartobliwie można powiedzieć, że tutaj nawet kupowanie i sprzedawanie na markecie jest czynnością PvP, ponieważ będziecie sprzedawali i kupowali przeciwko innym graczom, którzy również na tym markecie będą próbowali coś zarobić. 95% rzeczy produkowanych i sprzedawanych w całej grze pochodzi od graczy. Jednak z punktu widzenia gracza doświadczonego, takiego przynajmniej, który spędził tutaj parę miesięcy, jak nie parę lat w grze, można spokojnie powiedzieć również, że 3/4 kontentu w samym EVE Online również jest generowanych przez graczy. W przeciwieństwie do innych superprodukcji MMO, takich jak na przykład World of Warcraft, gdzie zostajecie wrzuceni w świat i przed wami stawiane są właściwie w większości zadania: przynieś, wynieś, pozamiataj, utłucz bossa, pójdź na raid, zwycięż jakieś tam przeciwności i tego złego gościa, który na końcu stoi i wygraża wszystkim palcem. Tutaj również w pewnym stopniu będziecie posiadali dostęp do kontentu PvE, czy to robienia misji dla różnych frakcji NPC-kowych, co będzie się wiązało oczywiście z nagrodami pieniężnymi, będzie się wiązało z zdobywaniem reputacji względem tych frakcji, co się przełoży bezpośrednio na jakieś nagrody materialne bądź szacun i obniżenie na przykład kosztów naprawy waszego statku bądź możliwość dokowania na stacji należącej do danego NPC-ka. Będziecie mogli tropić dziwne anomalie znajdujące się w przestrzeni kosmicznej i tępić wrogie siły, które w nich spotkacie. I to tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o PvE. Cała reszta gry obraca się tylko i wyłącznie na interakcji z graczami. Market, produkcja, PvP, solo, multi, mała flota, duża flota. Walka o kontrolę nad przestrzenią nullsekową, sovereignty. Walka nad utrzymaniem wormhole space'a. Piractwo, polowanie na handlarzy przewożących jakieś cenne towary, uczestniczenie we flocie prowadzonej przez jakiegoś utalentowanego dowódcę i polowanie na statki innych graczy w odmętach kosmosu. Możecie utworzyć własną korporację i próbować znaleźć swoje miejsce pośród gwiazd, jak to mówią w reklamie. Jednak w dalszym ciągu to jest ten content, który generujecie wy jako gracze, bądź jest on generowany przez innych graczy dla was. Czasem możecie się spotkać w internecie z różnymi opiniami, że jak zaczynacie grać, to najlepiej od razu polećcie, zróbcie to i to, bo tam jest najlepiej, albo coś takiego. Tych komentarzy jest bardzo dużo. Najczęściej one pochodzą od osób, które już mają pewne doświadczenia, już można by powiedzieć są ustawieni w grze i oczywiście mają całkiem sporo racji. Jednak pamiętajcie o tym, że o gustach się nie dyskutuje. To, co im się podoba i to, co oni lubią robić, nie oznacza, że będzie się podobało wam i że wy również będziecie chcieli to robić. Jeżeli ktoś wam powie: o słuchajcie, od razu lećcie do przestrzeni 00, bo tam jest najlepiej siedzieć. Oczywiście, jednak pamiętajcie o tym, że ma to swoje wady i zalety. Owszem, można tam dużo zarobić. Ktoś powie, że jest fajnie, ktoś powie, że jest bezpiecznie. Jednak wy jako nowy gracz, w momencie kiedy tam polecicie, prawdopodobnie wpadniecie od razu za pierwszym zakrętem w zasadzkę graczy, do których ta przestrzeń należy. I może im się to nie spodobać, że się próbujecie tam wprowadzić i po prostu was zestrzelą. Podobnie w Wormholu. Też bardzo ciekawie się tam mieszka. Można dużo zarobić. Jednak pamiętajcie o tym, że sytuacja może wyglądać dokładnie identycznie. Wleci się do takiego wormhola, okaże się, że ktoś tam już mieszka i też im się bardzo nie będzie podobało to, że się próbujecie wprowadzić. Bycie piratem? Niektórzy mówią, że jedna z najlepszych rozrywek, jednak to też nie do końca będzie działało po waszej myśli. Jeżeli nie będziecie posiadali wystarczającej ilości
doświadczenia oraz odpowiednio wyposażonego i odpowiednio potężnego statku, wtedy jednak możecie się nadziać również na to, że zamiast być myśliwym, zostaniecie momentalnie zwierzyną. A skoro już mówimy o statkach, w EVE Online statek statkowi nierówny. Każda z czterech grywalnych frakcji będzie posiadała własny zestaw statków różniących się od siebie parametrami i funkcją. Od najmniejszych, tak zwanych fregat, po troszkę większe, niszczyciele, krążowniki bojowe, battleshipy. Później będziemy mieli do dyspozycji już capital shipy, lotniskowce, dreadnoughty oraz największe statki w grze Tytany, którymi prawdopodobnie nigdy nie będziecie mieli okazji latać. A nawet jeśli, to prawdopodobnie dopiero za 2-3 lata, jeżeli wytrzymacie tak długo w tej grze. Natomiast pamiętając o tym, że statek statkowi nierówny, pamiętajcie o tym, że jedna fregata w starciu z krążownikiem może niestety nie dać sobie rady. Co innego setka fregat. Taka ilość statków jest w stanie dać sobie radę spokojnie z zdecydowanie większymi konstrukcjami, tylko i wyłącznie z powodu swojej przewagi liczebnej, chociaż to nie do końca jest tak. Tutaj również będą wchodziły w grę pewne różnice, jeśli chodzi o uzbrojenie i to, w jaki sposób ono działa. Również o tym będziemy mówili w osobnych odcinkach poradnika dla bardzo, bardzo początkujących. Natomiast wniosek z tego płynie taki, że nawet będąc tak zwanymi alfa klonami i nie mając dostępu do znacznie lepszych statków i znacznie lepszych modułów, jesteście mimo wszystko w stanie brać udział w jakimś stopniu w codziennym życiu New Eden i różnych aktywnościach podejmowanych przez graczy. Również prędzej czy później na pewno będziecie chcieli znaleźć sobie jakąś korporację, do której chcielibyście należeć i razem z innymi osobami w niej się znajdującymi szukać rozgrywki w międzyplanetarnej pustce. Dlatego zachęcam Was do obejrzenia pozostałych poradników dla bardzo, bardzo początkujących graczy i w online, zarówno tych poświęconych mechanikom, z którymi możemy spotkać się w grze, jak również z całej playliście poświęconej tylko i wyłącznie statkom, którymi możemy latać, a konkretnie ich typom, rozmiarom i tak naprawdę do czego one służą i czego się możemy po nich spodziewać, oraz mam również całą playlistę poświęconą poszczególnym rodzajom modułów, które możemy założyć na nasz statek, gdzie tłumaczę, czym one się różnią od siebie oraz jakie są ich zastosowania. W przygotowaniu również jest na obecną chwilę osobna miniseria poradników dotyczących walki przeciwko innym graczom oraz sytuacji, z którymi możecie się spotkać ze strony innych graczy, jeżeli spotkacie ich w przestrzeni kosmicznej. Zachęcam do zaglądania w opisy pod filmami, jak i czytania komentarzy, ponieważ tam często możecie znaleźć dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych odcinków. Również jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące gry, dotyczące jakiejś mechaniki, zachęcam, piszcie w komentarzach. Możecie mnie złapać na TeamSpeaku, również jest adres podany w opisie pod filmem oraz bezpośrednio w grze na kanale specjalnie dla widzów poradników dla bardzo, bardzo początkujących graczy i w online. Mam nadzieję, że moje poradniki w jakiś sposób Wam pomogą, w jaki sposób Wam rozjaśnią sytuację, o co tak naprawdę chodzi i dzięki nim będziecie w stanie lepiej zrozumieć, czym tak naprawdę jest EVE Online i o co w nim chodzi. Cześć!